Dzień dobry, witam z rynku z Grajewa. Dzisiaj hodowcy takie ptaki nam przygotowali. Muszę zobaczyć widzowie. Tutaj są nerki w kolorze czarnym, żółtym, czerwonym i siwym. Od 150 do 200 zł sztuka. Ja to takie składam. Andrzej, to coś waszego za te sroki dla mnie. Rzeka. Tak się prezentują te ptaki. Nie, tylko ja to składam takie, co pilni mają. Tutaj taka malutka, ładna, czarna. Wody. Wody białe. Bo jak wiesz, pióra ma, to różnie to z tym bywa. Jeden w cierdoli, drugi nie. Szyba też ładna jest w miarę. Ja mam i żółte, ja tylko nie przyniosłem, mam i żółte. Jedne kamerę, drugie. No, przecież to spate, ma nam dużo czerwone to samo. Przynajmniej ja nie narzekam. Trzy małki małe. Też piękne ptaki. Tak, będzie, będzie. Jeden prezes przyjechał, to i drugi, kurwa. Widziałem Teresa ma? Bo miał tutaj czerwonego, ale został już sprzedany. Tutaj takie szymelki jasne. Po 400 zł sztuka. Takie miłe ptaki. Także zapraszamy na Grajewo. Na Grajewie teraz można ładne, krótkie gołębie nabyć. Takie ptaki. 400 zł sztuka. Krynka też taka dosyć wysokowata na nogach, tylko że to na kratkach stoi, to tak się podkula trochę. Mamy tutaj też tych dończaczek. Panie Janku, jaka cena tych? 100 zł proszę. 100 zł. Para. To boki i dymek jest. A ten widymek w jakiej cenie? Trzy dyszki. Mamy takiego widyma na takich łapciach. Łapcie ładne ma. Ale to wadę, bo białe piórko ma. No, ma dwa biara piórka, ale widać, że hodowca uczciwie nie wyrywa po prostu piórka. Co jest, to jest. Tak, co jest, to jest. Tu mamy jeszcze boki. Czaposz niebieski. Budapeszty. Łapciate. Żółty łapciaty jest. A tutaj mamy szoryki. A szoryki cena? Zależy, 50 zł, 60. 50 zł, cześć. Za sztukę. Witam prezesa. Sztuki, jak drzwi. 50-60 zł. Tu jasne mamy. Jarku, po ile? Po 30? Po dwie dychy dogonienia mamy schodniaki. 19 za 3,5 stówy. Za 3,5 stówy tutaj chcę oddać 19 sztuk. Na siłę dogonki takie ptaki mogą być. Tutaj nie ma hodowcy. Następnym razem powieki zostały. Nie, na razie. Zostały kupione z czerwonymi ogonami. I jeszcze zostały białe. Powieki. A te białe w jakiej cenie masz? Ile? 60. 6 dych. Po 30 zł sztuka białe powieki. A te białe? 50.
kaczuny czarne. Krymy mamy. A te krymki, po ile masz? Po 25 zł takie krymy mamy na Grajewie. Żółte i czerwone. Po 25 zł. Tak to wygląda. To czerwona to takie łapcie dosyć jeszcze. O, ten koniec bije. Ja podsypał zanęto, kukurydza. To kupiony, nie? Krymek. Bo widziałem jego w klatce tam. No. Zgrabny. Tu mamy motyle. Dalej windry. Barwna główka królewiecka, żółta. Te blajwindry po ile masz? Te blajwindry po ile? 200. Takie mamy blajwindry w koronach. 2200, tak? 2200. A ten motylek żółty? To parze 450. Jedna para i druga tak samo. 450 zł takie motyle. W parze. Co? Darek te lachory. O ile te lachory? 80 zł. A ten krymek? Czerwona pszenica młoda, czarny stary. 40 zł para. Tu mamy też krymek. Boka. Tutaj po 30 zł pan ma irańskie. Tutaj jest jeden. Tu mamy molemansa żółtego, 50 zł. Jasne, jakieś nerwki. Winery mamy. Ile takie winerki? To nie twoje.
te białe, orłowskie. Mamy orłowskie białe. Ale nie ma tutaj nikogo. Gdzieś poszedł sprzedający. Jest ich więcej sztuczki, tych białych. Tutaj jeden pan jakieś wiadomości mi dał, żeby poczytać. Tak! Ile te foliste? 4 dychy, bo póki foliste mamy na grajewie. A te czy katyje? 50 żółte. 50 zł, czy katyje żółte? Szeryki czarne. Orlik białostocki. Jaka cena jego? Tego, tych szeryków czarnych? 200 zł. 200 szeryki. Inaczej orlik białostocki nazywa się to. Po ile te czajeczki, Andrzejku? Po ile czajki? Po 30 zł czajki. A te boki? Po 2 dychy. Po 2 dychy boki. Mamy. Tutaj mamy widymki. 180 cena widymów czarnych. Na ładnych łapciach. Same chowają do 2 tygodni. Tak? Ma po nich 6 młodych, ale 2 na króciutkich dzióbkach, nie wiem w jaki sposób. No zobacz. No. Gdzieś coś w genach ma. Tak, coś muszą być. Ale tak. To moje kurwa gołębie. Twoje gołębie, ale gdzieś ale coś... Ale moje młode, nie? Też. No samo... tak, ale gdzieś coś w genach jeszcze w pokoleniu coś rzuciło, nie? A tutaj te, po ile masz? Tutaj to po 15-20 zł, ten 30 winerek, to 20. Tu para berlinków takich na mamki, chciałem, no. 3 dychy tam. Gdzie przyginało? Pakistanu mamy. Widzę? Noski. Do tego dam 15, jak sobie piją. Tamte wzięły, tamte panioski. Tak? Tamte panioski wzięły. Tu mamy główki i białogłówki, wejszkopy po 15 zł. Takie karty. Dobry. Mamy porukarze ładne. Po ile te porukarze? Ile? 300, tak? 300, porukarze 300. Ciemny widzę mój murzyny na dużych łapciach. Widzę ładne łapcie ma. Tu mamy jeszcze powiki indyjskie. Jeszcze na takich sporych kosmach. Ale poszedł gdzieś hodowca. Ile te żołobne macie? Po 2 dychy. Po 2 dyszki żołobne. B1 jest. A tutaj te bije w jakiej cenie? Od 30 do 150. A już tu czerwone chyba sprzedane były, nie? No, czerwone już też. No, widziałem.
Czerwone to były po kotkami. Zostały jeszcze trzy samice. Tu kupione białogłówki. Mam jasnych tip. To ładna samiczka jest. Kolor Izabela 150 zł. Bika. Z wiwanem pocztowy niosę ty, a gdzie mój kurwa ciężko? Taka 150 zł sztuka, ładna. Kolor Izabel, samica. Bija, samica bija. No, to jest bij uzbecki. Jest taki bystrzejszy, to jeszcze bym uciekł, nie? Albo wróci do domu. Krymu mam. Nery. Ile taki winarek? 300. Taki szef. Ile taki widymki u ciebie? Stówki. Widymki. Agnieszka? ADS-y też. Tak, ciemnych cała klapka jest. Dwie, trzy klapki ciemne. Tu mamy kapucyna, tu jest pancerka, to co złapałem, nabywcę znalazła, to mam urzędnik, my panie wiemy to. Mamy ciemne. Lentaczka jedna, tu Budapeszty kupił. Za stówę cztery sztuki kupił. Jedna pięciata. Tak wygląda na rynku krajowy. Sroki. Mamy wejszwance. Wszystko chyba wejszwance. Para wejszkoków. Trzy sztuki wejszkoków. Krymek czerwony. Jaka cena tego krymka? To samiczka będzie. 200 jako obraz. 200 jako obraz. Z tego roku. Z tego roku krymka 200 zł. A te motyle? Którego? Te motyle? Motyle czerwone 500, żółte 500 i samczyk przekrót jest 150 i czarne 400. Czarne 400. Samica kawowa, samic kawowy. No. A żółte? A żółte? Żółte 500. 500 para. Tak to wygląda. 500 zł para motyli. Numer podać mogę. No możesz podać jak chcesz. 78 78 78
7-8 drugi raz. 7-8 drugi raz. 7-3. 7-3. 4-9-6. 4-9-6. Zapraszamy do kontaktów. Można dzwonić. Można dzwonić, można do domu przyjechać. Takie motyle można nabyć bezpośrednio od hodowców. Krymce. A tu jeszcze para, a to czaposze siwe? Siwe, 120 zł. 120 zł czaposze. To także zapraszamy do kontaktu, widzowie. Dzwonić, co się podoba, można nabyć. Dzięki. Dzięki. Słaby mazak. A z roku tu mamy mnichy. A jaka cena tych mnichów? Po 30. Po 30 zł mnichy mamy. O, nawet nie zna się, wie jak to rasa. Tak, wiem, znam. Ja miałem kiedyś. Tlenne, kurde, mocno. Ładne ptaki. I dobrze chowają młode, nie? Proszę? Dobrze chowają młode. Dobrze, bardzo dobrze. Już mówię, od pary to chyba 30 nachodowałem. 30? Ale tylko to podkładałem. A. Ja resztę im zostawiałem na koniec. To także tak jak widać, widzowie, że 30 młodych uciągnął hodowca po nich. Ładne takie łapcie mają. Ta ładna. To jest młoda czy stara? Stara. Możesz wyciągnąć? No, także widzowie, widzicie, takie ptaki można na Grajewie nabyć. Ładne. Łapcie ładne. Pasy też równe. Ładne, ładne. Fajne. To ona z tymi z białymi pasami się paruje? Saliczkę pan z tego ma, czy nie? Ale nie sprzedaję, bo tu jest 3 pary. Korzystny. O, fajka, nabywaj. Wszystko, raz ciachki. Raz ciach, babkę z piagiem. 3 pary. I najlepiej, żeby to ktoś wszystko zabrał. I po ile? Po 30. Po 30 zł mamy. Ani jak patrz, kurwa. Kosztowie droższe. I oni tak poparowali się, nie wiadomo jak. Bo że były samce, bo miałem tego. Jak czubaty, to szczubaty, bo też szczupkami są. A teraz samce. Samce czubaty, a samice bez szczuby. Nie, samica z czubami. Złowę? To trochę źle. Ale i przyjechał to dobre. Co Jaro? Co? Kupił. Kupiłeś, ile dałeś? Dwie dychy? Trzy dychy. 30 zł taka. Taka była resztka. Ja cię zaraz położę. Ile taki wejśmigiele kupana? Ile taki wejśmigiele kupana? Ile? 120. 120? 120 za parę. To kolega Darek ma takie wejśmigielki po 120 zł za parę. Przybliżymy. Tu można zobaczyć, widzowie, na bielutkich dziobach. Numer telefonu mam do kolegi, jest kolega
udostępnić, kto by chciał takie kupić. Tak. To Janek szukał. Czaposzy mamy tutaj po 30 zł sztukę. Cena dobra. Te takie ptaki. Te lota równe. 30 zł. Czaposzy. To para i młode są? Tak, są dwie pary i dwa młode. Dwie pary i dwa młode. Ale na przykład tych proszę Sion, i nie zawsze to są. A te w jakiej to są litewskie wystawowe, też po 30 zł. Litewskie wystawowe mamy tutaj też po 30 zł. Nie mam drugiego. Litewskie wystawowe. Stary z młodym i tutaj stary z komodem. Tu mamy buciany po 20 zł sztuka, czyste, białe. A te? A to blawiderki. 40 zł. One takie jasne są, są ciemniejsze. Blawindry, 4 dychy. 4 dychy sztuka czy para? Para? Tak. Co je to? Trochę ile tylko? 150. Ile te boki czerwone? Po ile te boki czerwone? 50. Po 50 zł mamy takie boki czerwone. Mamy widele czerwone. Tak. Budapeszty. Baranetki jest. Po ile te nefki? Ile te nefki? Ten jeden kupiony samicerski. A jaka cena? Będą normalnie. Tu mamy dźwięki. Jaka cena tych czerwonych? Ta para 9 dych żółte, 9 dych w energii, 9 dych, a tylko 250 para. 250 wywrotki. Widzimy 90. 90 zł. Mam tu wstrzymanie. Tak? Taki wydynki. Ten jeszcze czerwony jest. Takie wydynki na takich łapciach mamy. 90 zł. 90 zł. Fajnie. To sztuka 9 dych, tak? Para. Para. 9 dych. Para 90 zł. Ładne takie, na takich kosmach sporych. O, już jeden został sprzedany. Także... I dobry się poda. Dobrze, podchodzę do klatki, od razu już sprzedany. Czarne, tu mamy szczekatyje. Za ciężkie takie do ręki, ciężkie? Karmione takie? O ile to szczekate? Po 20 kurde. Po 20 szczekate mamy? Litewskie rosy. Najważniejsze, że nie są polierowane. One cały czas latają, cały czas są. Chodzę jak w Budapeszty oni. Tak, tak. No. To bardziej wytrwałe może są. To są większe. Tak. Nie chcę. Żeby tak. Żeby nie.
Mamy armatury wspaniałe, popołki. Jutro, jak to mówię. Tak. Sokoły mamy gdańskie. Po 50 zł sokoły. No, sokoły gdańskie. I tu burnoloty są też litewskie. Nie wiem, jak one nazywają. Żółty z czerwonym. A, to te nikołajewskie. No, coś takiego. To ja nieraz nie mówię nawet. Dymy, tu krymy. Jaka cena tych krymów pana? 30 zł sztuka. 30 zł sztuka. Można wybrać żółte, czerwone. Żółte, czarne, czerwone. I czarne. 30 zł sztuka. Te też po 3 dychy? No być. 30 zł to wyszkopy. Mamy mulemansa i takie pocztowe. A mulemansy? Po 40 zł czerwone. Tygrys bez 40 zł. Tygrys 40, mulemansy po 40. A pocztowe to różne ceny. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie, mówię. Sporo boków patrzy dzisiaj jest. A i tu motyli, tych widymków cała klatka jest młodych. Boków, szeryfy. W jakiej cenie? Po ile? Boki? Po 40 zł mamy boki takie. Żółte, czarne. Dzięki. Tu mamy Indiany. A Indiany w jakiej cenie? Indiany stówka. Złoty Indiany. Co słabo, ostrość. Tu mamy Rumuny. Jaka cena? Po 3 dychy. Po 3 dychy Rumuny. Złote Rumuny. Tu jasne, mamy tu do koszty. Rozwanczka. Młode jaszcze. Jaka cena? 15 zł. Po 15 zł mamy takie jaśniaki. Typlery mamy też, na takim ładnym kolorze, 15 zł sztuka. Tu mamy też motyle. Sztuka. I na wzmocnienie, jak coś tu mówię, że
karmiony, przyjedzie wnuczka, to robaków nazbiera, firmaków. Kaczuszki. Bo to 70, tak za sztukę. Tak. To nie tak, że 3 bym wzięła. Białe. Neski. Ja pan jakąś dorekę? Mamy tutaj białe po 200 zł. To teraz dobre, nie? One się cenią. To wygląda. Prasne. Kręki, jakie ceny masz? Co? Kręki? 5 dych. 5 dyszek, cena się nie zmienia. 50 złotych kręgi. Tu widzimy. Pięć dyszek kręgi. Co masz takie? I dawaj tu, z tego roku to może. Nie ma tu jedna, ja też mam fakt. Spiszka się nie mówi. Ona zbiera i jeszcze ja są. Ale latają się? Tak. Lędacze. Tutaj grzywacze. Oleg! 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 Ja idę tam zaraz. Wiedeńskie po 100 zł. Po 100 zł sztuka. Wiedeńskie. Żółta i czarny. To też po 100, tak? Po 50 zł wcale. No, taka cena. To wiki indyjskie, czarne. Fajne, takie głowy ma. A teraz gąpi żeje, to nie ma takiego uroku, wiadomo, ale... Gdzieś konkurencja chodzi. Aaa, to tam konkurencja. Ładne, ładne te gdańskie. Ale były tam nagrodowe, czy były też po robach, po bagie, nie? Mamy mu tyle. No oni wiedzą, bo jedzie tam prosto, że jest bagno, z rzekiem przyjedzie, który ma jedno czoło do jeziora. 400 zł. Jak? Co ja będę stał? Trzeba starczy handlować, sprzedawać. Sobie, no to był dopiero, tak? Gdzie?
Twarzysta. Rynki. Świętami te. Pokradł drogę. Cześć Mariusz. Cześć. Ale tu muszę mieć sam czekaj. Kupuję i to tak pezbuję. A jaka cena tego ptaka? Ile taki pawik? 50. 50. Dzień dobry panie Radujuszu. Dzień dobry panie Bogdanie. Cześć Gus. Ganiane, wiesz. Na zupę chyba. Nie mamy. Po 15, tak? Czy to ile? Po 10? Po 10 złotych mamy takie żołobniaki do ganiania. Jasne. Hodowca poszedł, zostawił do dyspozycji mi te ptaki, mówi handlu i sprzedawaj. Tak mu tyle. Pozdrawiam serdecznie oglądających. Dziękuję za subskrypcję, komentarze i lajki. Tutaj jeszcze mamy komentarze. Numerki, numerki, białe. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.